Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj wracamy do jednej z najdłuższych już serii na moim kanale, czyli Tasty Blue. Jest to, z tego co się nie mylę, 9 odcinek i to będzie już na 100% przedostatni odcinek. Tak więc bez dalszego zbędnego gadania, przechodźmy do gry. Dobra, jak widzicie, ostatnie mapki szły nam naprawdę dobrze. 2 razy 3 gwiazdki. To się szanuje, to się respektuje. Mega Nano Shark. 3 minuty 15 na jedną gwiazdkę. Spróbujemy to zrobić, zobaczymy jak wyjdzie i przechodźmy do gry. Dobra, jesteśmy już naszym Mega Nano Sharkiem, co jest taką dość śmieszną grą słów. Mamy ile? 37 cm i musimy zjadać sobie rybki. Powiem wam, że dzisiaj jest dzień specjalny, bo zawsze nagrywam albo wieczorem, no albo po południu, ale zazwyczaj wieczorami nagrywam. A dzisiaj wstałem z rana i jestem godzinę po przebudzeniu. Myślę, że będzie ciekawie. Fajnie byłoby nagrywać z rana, bo wtedy mam więcej czasu. I w ogóle to by było takie zdrowe, nie? Bo wszystko co się robi z rana to jest bardziej zdrowe przez wszystkich uważane. Więc zobaczymy. Zobaczymy jak dzisiaj będzie się nagrywało, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Już czuję, że mam troszkę energii, więc nie jest tak źle. Dobra, co zjadamy? Zjadamy pingwiny, mam już 87 cm. To jakie te pingwiny muszą być małe, że mamy 87 cm, a zjadamy je? Chociaż no, shark to bardzo szybko rośnie, ja wam powiem. Nic tak nie rośnie jak rekin. Dobra, mapka się powiększyła, ale ja dalej myślę, że zjadanie tych pingwinów tutaj... Patrzcie, białe niedźwiedzie polarne tutaj pływają. No chyba nie ma czarnych niedźwiedzi polarnych, ale właśnie zapomniałem jak się nazywałem na początku, bo już mówiłem, że nie znam nazw wszystkich zwierzątek. Ale no tutaj niedźwiedź polarny to każdy zna, każdy szanuje i każdy respektuje oczywiście. Dobra, co tutaj możemy zjadać? Ja bym chciał zjadać już te beczki. Oż ty kurde. Kurde, nie rób tak mi. Proszę mi tak nie robić. Dobra, mogę już zjadać beczki, czy tam... No beczki, więc to już jest całkiem dobry wynik. Pingwiny, dobra. Mogę już zjadać misie polarne? Tak mi coś ten tutaj podskoczyło, że coś białego. O, mogę takiego małego misia, znaczy niedźwiedzia. Więc te małe pozjadamy, a te większe jeszcze poczekamy na te większe, bo tego jeszcze na przykład zjeść nie mogę, ale mogę go wypchać poza mapę. I to też się liczy jako zjadanie. Wow! Mnie wywaliło na szczyt. Na szczyt mnie wywaliło. Kiedy ja będę mógł zjadać te większe? O, mogę już te. Co to są? Morsy, tak? To są chyba morsy, więc morsy też mogę zjadać. Idzie nam 5... A nie, myślałem, że 50 metrów już mamy, ale to 5 metrów. To tak czy siak jest całkiem dobry wynik. No i co? Zjadamy już wszystko. Te kałamarnice, czy jak to się nazywa? Wydaje mi się, że to jest kałamarnica, też zjadamy, więc... To już jest koniec, czyli co, zakończenie pewnie będzie zjedzenie helikoptera, jednak nie, mamy jedną gwiazdkę, 2 minuty 55, to całkiem niezły wynik. Kolejna mapka nazywa się Garbage, czyli śmietnik i potrzebujemy 4 minuty i 5 sekund na jedną gwiazdkę, 2.40 na 3 gwiazdki. Na długich mapach nigdy nie zdobyłem 3 gwiazdek, tylko na tych krótkich. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, jesteśmy tym rekinem. Co oni tutaj? Aha, czyli co, dlatego jest śmietnik, bo będziemy musieli zjadać wszystko co wrzuci, nie wiem, Pan Bóg do oceanu. Na razie zjadamy, aha, to są te kapsle. Na razie zjadamy kapsle, kiedy będziemy mogli zjeść coś więcej, jakąś może puszeczkę? Puszeczkę? Tak, tak wiem, żałosny żart, pewnie większość z was nawet go nie zrozumiała, ale... Ale mniejsza. Mój kanał, moje żarty. Zjadam tutaj ładnie te kapselki. Halo, bo już nudne zjadanie kapsli jest. Ja bym już chciał coś większego zjeść. Halo, panie producencie gry, proszę już skończyć z tymi kapslami, bo ile można zjadać kapsle? Dobra, mogę już zjadać puszki i butelki, więc teraz co? Już teraz chyba szybko powinno polecieć, nie? Tak mi się wydaje. Wątpię, żeby jeszcze się powiększyła mapa, bo no dość długo zbierało się te puszki. Nie wiem dokładnie ile, bo nie widzę, tak jak już mówiłem wam wcześniej, czasu, w który to robię, ale dość długo to zajęło, ale też muszę się pochwalić, że szło mi naprawdę całkiem spoko, więc nawet bym się nie zdziwił, gdybym na 3 gwiazdki to zrobił. No i mam 3 gwiazdki, bardzo blisko, bo 2.40 chyba było na 3 gwiazdki, taki maksymalny czas, ale naprawdę te kapsle bardzo dobrze zbierałem, więc 3 gwiazdki, mówiłem, że zobaczymy i zobaczyliśmy. Mamy 3 gwiazdki na długiej mapie, bo to była całkiem długa mapa, 4 minuty 5 na 3 gwiazdki, na 1 gwiazdkę.
To tak czy siak jest dobry wynik, więc przechodzimy dalej. Polar Penguins, czyli pingwiny polarne i 2,13 na 3 gwiazdki, 3,25 na 1 gwiazdkę, więc sprawdźmy jak nam pójdzie. Dobra, jesteśmy. No i o Jezu, ale to jest mindfuckowa mapka. Bo to się rusza, wszystko się rusza, wiecie o co chodzi, nie? Są to jakieś rybki. Jakieś rybki tutaj zjadamy, pingwiny nas atakują, ale jeszcze nie aż tak tragicznie, jakby mogły nas atakować, bo nie, no teraz zobaczcie, nic prawie za mną nie pływa, ja tutaj, o, co tam próbujesz zrobić? Czy ja już mogę zadać te, patrzcie, to są jakieś kurde ryb, znaczy te ptaszki takie śmieszne z dziobami. Znaczy każdy ptak ma dziób, ale to są takie śmieszne, wiecie o co chodzi, nie? To takie ha, 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 ha. Takie właśnie to są właśnie ptaszki. Dobra, już widzę, że jako nagrywacz z rana mam dość głupkowaty humor, ale to w sumie bardzo fajnie. No i co? I o co zapytacie? Pewnie zapytacie, Mano, gdzie jest kurde specjal na 1000 subów? Bo mamy już 1000 subskrypcji, Jezu, jak ja się cieszę. Bardzo się cieszę, bardzo już wam dziękowałem na Facebooku. No i niedługo podziękuję wam na YouTube. Specjal na 1000 subów jeszcze nie wiem jaki dokładnie będzie i nie wiem czy w ogóle będzie, ale jeżeli będzie, to będzie pewnie na przestrzeni tygodnia, maksymalnie dwóch, chociaż nawet nie wiem czy to nazywać specjalnym, po prostu będzie jakiś fajny vlog, jakiś challenge pewnie śmieszny, mam już nawet plan taki na fajny challenge, który chciałem zrobić od bardzo dawna, no i pewnie taki właśnie challenge będzie tutaj jakieś te misie polarne. I będzie jeszcze Q&A. Q&A też pojawi się na przestrzeni przyszłego tygodnia, bo na razie nie mam zbytnio czasu, kiedy nagrać, bo w domu jest tyle osób, z 20 osób jest i każdy chodzi, każdy coś tam ode mnie chce, więc no nie mam zbytnio jak tego zrobić, a do tego trzeba tak usiąść na poważnie, poodpowiadać, pozastanawiać się. Więc w przyszłym tygodniu, w tygodniu po prostu, od poniedziałku już będzie luźniej dużo, więc wtedy usiądę i nagram to tak na poważnie i zobaczymy wtedy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Znaczy to będzie zwykłe Q&A, ja nie będę robił tam jakichś challenge'y czy innych pierdół. Będę tutaj siedział, gdzie siedzę obecnie i będę odpowiadał na wasze pytania, których zadaliście bardzo dużo i za które wam bardzo serdecznie dziękuję, bo troszkę się bałem, że nie będzie tych pytań, znaczy... Teraz już się nie bałem, bo jest was aż 1000, więc zawsze ktoś tam będzie miał pytania. Ale pamiętam, że na początku było dość ciężko. Było dość ciężko, po prostu. Nie wiem co miałem na myśli, ale to powiedziałem. Dobra, mogę już zadać niedźwiedzie, więc jeszcze raz. Chodź tu niedźwiadku. Koniec. Dwie gwiazdki. Dużo nie zabrakło do trzech, nie? Chyba 2,25 było na 3 gwiazdki, więc kilku sekund zabrakło. Pewnie gdybym tyle nie gadał, a skupił się na grze, pewnie bym miał 3 gwiazdki, ale tak czy siak to, co ostatnio się dzieje tutaj z gwiazdkami, to jest po prostu jakiś istny rekord. Może zrobimy jeszcze jedną serię, jak przechodzimy wszystkie mapki na 3 gwiazdki. Nie, raczej nie, ale co teraz mamy? Wales, czyli kurde Walesy. Minuta 22 na 3 gwiazdki, 2,8 na 1 gwiazdkę. Tak, i tutaj zjadamy właśnie te coś tam. Fajnego. A, bo tu jest ze strzelaniem, no. I znowu wracają. Nie lubię, jak to się dzieje. Nie lubię, jak coś do mnie strzela. Orka mnie zaatakowała. Znowu mnie orka zaatakowała. No tutaj po tym starcie już widzę, że 3 gwiazdek to raczej nie będzie. Ale nie poddajemy się, jak już mówiłem. Nie gramy w tą grę dla gwiazdek. Gramy w tą grę dla... czystej przyjemności. O, widzicie, już orki tutaj uciekają ode mnie, bo widzą, że będę je zjadał. No, płyniemy teraz w tą stronę. Okej, mogę już zjadać, co one zrobiły? What? Co to było? Widzieliście, jak się kurde wystrzeliły? To był podwodny... Patrz, znowu się zestrzeliły. No, głupki po prostu. Głupki. Łup. Ciebie zjem, bo do mnie strzelasz, a ja nie lubię, jak ktoś do mnie strzela. Co tam się zawinąłeś, ta? Już się przestraszył, to się zawinął. Łup! A, nie udało mi się wyskoczyć po niego. Teraz też mi się nie udało, ale teraz już mi się uda. Dobra, bo już się przestraszyłem, że mi się nie uda. A, prawie zjadłem tego szuja. Dwóch naraz? Nie, tego już, znaczy tam wtedy dwóch zjadłem. Wow, właśnie tak chciałem zrobić. Chodź tu, nie ma uciekania przed kurde największym nanorekinem na świecie. To jest, jak Mati powiedział, to jest manorekin, kurde. A jak manorekin jest na terenie, kurczę, na tutaj...
na kwadracie, to nie ma samolotowania. Nie ma samolotowania, kurde, chodź tu. Dobra, to już koniec powinien być, zaraz, teraz. Tak, dokładnie. Zero gwiazdek! Smutno. Jest mi teraz smutno, muszę przyznać, jest mi smutno. Miałem nadzieję na 3, a nie mam 0. Mission accomplished, czyli misja wykonana, czy tam zdobyta, jak to sobie lubi tłumaczyć, niech sobie tłumaczy. 4,59 na jedną gwiazdkę, 3,16 na 3 gwiazdki, czyli dość długa mapka. I to już będzie ostatnia mapka w dzisiejszym odcinku, bo na ostatni odcinek chciałbym sobie zostawić 5 mapek. I tak też zrobię, to będzie, to jest 6, z tą jest 6 mapek do końca. O, będziemy mogli zjadać te lodowce. Halo? Czemu to jest tak mało pokarmu, a tak dużo rzeczy, które chcę je zabić? Patrzcie, jak one za mną pływają. O, mogę już zjadać te. Sperm whale, więc śmiesznie, wieloryby. Panie wielorybie, czy ja mogę już pana zjeść? Mam 20 metrów, bo chciało mi się często jeść. Tra la 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 la, jestem uzdolniony. Tak, powinienem iść do One Talent, czy tam You Can Dance. Chociaż nie wiem, co ma You Can Dance wspólnego z śpiewaniem, ale... Kurde, wypchnąłem to poza mapkę. Jeżeli to nie wróci, to przypał. Łop! Nie doskoczyłem. Proszę, wróćcie. No nie, no wypchnąłem góry lodowe, one były takie duże. Dobra, jednak. Jednak są. Dobra, już jestem całkiem dużym skurczybykiem. Mogę zjadać już te duże samoloty. I właśnie teraz jednego zjadłem. Chciałbym już zjeść tą dużą krę lodową. Ten statek już mogłem, krę już też zjadłem. Czy jak to tam nazwać? O kurde, co? Delfin i złota rybka. Czy ja już jest, no ja już mam prawie 100 metrów, nawet nie zauważyłem, kiedy to się wszystko podziało. Kurde, ja teraz walczę z tymi, których powinienem zgładzić. Czy to już będzie, no nie, no to nie może być koniec tej gry, ale ja myślałem, że to będzie koniec tej gry, że ta ostateczna walka z nimi to będzie ostatnia mapka, kurczę, w grze, a się okazuje, że wcale tak nie jest, bo są jeszcze inne rzeczy tutaj. Znaczy, zostało jeszcze 5 mapek, a my już teraz walczymy z tymi trzema potworami najgorszymi na świecie. To nie jest moje dziecię. To są potwory najgorsze na świecie, które mnie gryzą cały czas. A ja bym nie chciał być gryziony. Tylko, że no ja nie mogę nic jeść prawie poza tymi samolotami, więc muszę skakać i muszę się poddawać. Znaczy, muszę się... No wiecie, muszę się dawać gryźć, bo no inaczej ja nie mogę nic zjeść. No kurde, przestań mnie gryźć, człowieku! Dobra, tego ładnie nam się udało. Jumbo Jetta. Jumbo Jet. No ja już mam 106 metrów, dajcie mi zjadać więcej rzeczy, bo ja umrę, jak będę mógł tylko zjadać te. Łop. Dobra, mogę zjadać już statki, więc myślę, że to już będzie końcóweczka. Mogę już zjeść chyba też złotą rybkę. Tak, mogę zjeść już też delfina, więc no przykro mi, pokonałem was, tylko co się teraz stanie, bo skoro zjedliśmy już rzeczy, których, przed którymi mieliśmy świat uratować, a on dalej rośnie, czyli spełni się moja przepowiednia, że rekin będzie chciał się odwrócić od prawa i będzie chciał zjeść wszystko, urosnąć jak największy, czy tak też będzie? Tego dowiemy się już w następnym odcinku, tak więc... Dziękuję. Tak więc tak jak widzicie, do końca gry zostało już tylko 5 mapek, które rozegramy w następnym odcinku. Ja wam chciałem bardzo, ale to bardzo serdecznie za dzisiaj podziękować. Mam nadzieję, że jak zawsze wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapki w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapki w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba, na razie to już wszystko, trzymajcie się, pa pa.